jak większość osób i pewnie sam obwiniony myślą. Poza tym obwiniony nie wiedział, że istnieje uchwała Rady Gminy, która nakazuje właścicielom zwierząt domowych utrzymywanie ich jednak na terenie posesji. Sam zgłosił interwencję policji, na której z treści wynikało, że jednak pies, kot obwinionego biegają poza terenem tej posesji. Co prawda obwiniony cały czas zarzuca, że policjanci, którzy zeznali, że faktycznie tak mówił na miejscu interwencji, kłamią. Jednak policjanci zeznawali tutaj pod odpowiedzialnością karną. Także myślę, że należy uznać ewidentnie, że ich słowa są prawdziwe. To obwiniony ma prawo zmieniać wersję swoich zdarzeń. Jak było, taka jest jego linia obrony i tak też może postępować. Także podsumowując to wszystko, wnoszę o uznanie pana Stanisława Barana winnym i ukaranie go karą grzywny w wysokości 50 zł. Dziękuję. Należy w dzisiejszej kolejności przedmiotem ochrony artykułu wynikającego z artykułu 87 kodeksu wykroczeń jest szeroko pojęte bezpieczeństwo osób i mienia. W tym przypadku kot pana Stanisława Barana nikomu nie wyrządził żadnej krzywdy, oraz nikomu nie spowodował do nas, nikomu nie zaraził na żadne niedogodności. Należy również wskazać, iż uchwała, na którą powoływał się oskarżyciel, w żaden sposób nie precyzuje konkretnie zachowań właściciela zwierzęcia. W przedmiotowym przypadku pan Stanisław Baran powinien sprawować nadzór nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie czynił on niedogodności innym osobom w miejscowości Dzikowo. Pan Stanisław Baran prawidłowo opiekował się swoim zwierzęciem i w ocenie obrony w żaden sposób nie dopuścił się zarzuconego czynu. Chciałbym również wskazać, iż przedmiotowa sytuacja jest tylko i wyłącznie najprawdopodobniej wynikiem sporów sąsiedzkich i sporów pana Stanisława Bara z lokalnymi organami wymiaru sprawiedliwości, którzy w sposób bardzo zaawansowany zaangażowali się w przedmiotową sprawę, a samą akcją kierował z góry pan komendant, który niejako polecał zbieranie dowodów, co zresztą dzisiaj zostało pokazane przez funkcjonariusza policji. Chciałbym również zaakcentować, iż w żaden sposób nie zostało wykazane, chociaż w sposób dorozumiany przyznane, że to był konkretnie ten kot, te zwierzę było gonione. Sądzie, podsumowując, chciałbym również wskazać na dokładnie celowościową tego przepisu. Mówimy tutaj o artykule 87 kodeksu wykroczeń, w którym ustawodawca miał na myśli ochronę osób i mienia przed zachowaniami zwierząt, w tym również oczywiście zwierząt domowych, tak aby one nie szkodziły społeczeństwu i w żaden sposób nie uszkadzały życia ludziom, mieszkańcom danej społeczności. W tym przypadku tak nie było, dlatego wnoszę w sądzie oczywiście o uniewinnienie obwinionego Stanisława Bara. Dziękuję. Wnoszę o uniewinnienie obwinionego. Proszę panie obwiniony, o co pan wnosi w ostatnim słowie? Ja proszę wysokiego sprawy, wnoszę o uniewinnienie. Proszę wszystkich o powstanie. Zostanie ogłoszony wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 sierpnia 2017 roku po rozpoznaniu w składzie poobecnych sprawy Stanisława Ryszarda Barana, obwinionego o to, że w dniu 10 marca 2017 roku około godziny 8.54 w miejscowości Dzikowo i Łowackiej, gminy Górowo i Łowackiej, będąc właścicielem kota, nie zachował zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w ten sposób, że kot biegał luzem po drodze, to jest o wykroczenie z artykułu 77 kodeksu wykroczeń orzeka. Obwinionego Stanisława Ryszarda Barana uniewinnił od popełnienia zarzuconego mu czynu. Punkt drugi, na podstawie artykułu 118 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia, koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Proszę usiąść, co poda najważniejsze ustalenia. Jeżeli chodzi w tej sprawie o ustalenie stanu faktycznego, to sąd ustalił stan faktyczny na podstawie przede wszystkim zeznań.
dwóch funkcjonariuszy policji, pana Wasyleczko i pana Chojraka oraz zapisu spód dostarczonej w dzisiejszym przez oskarżyciela publicznego i ustalił, że 10 marca 2017 roku kot pana Barana faktycznie biegł luzem terenem nieruchomości pana Barana. Tym samym sąd nie dał wyjaśnienia obwinionego, że do takiej sytuacji nie doszło. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia prawne tego czynu, to trzeba wskazać, że penalizacją objętą w artykule 77 kodeksu wykroczeń, czyli w tym artykule, który zarzucono panu obwinionemu, trzymanie zwierząt bez zachowania zwykłych lub wykazanych środków ostrożności. Przez środki ostrożności należy rozumieć zabiegi, które mają na celu eliminację niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa mienia, którego źródłem mogą być zwierzęta. W tym przepisie jest mowa o zwykłych i nakazanych środkach ostrożności i takie zostały zarzucone panu obwinionemu. Zwykłe środki ostrożności oznaczają takie, które są powszechnie stosowane przy trzymaniu określonego gatunku zwierząt. Sąd w niniejszej sprawie nie ustalił, aby pan obwiniony nie zachował tych zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu w tym przypadku kota. W stosunkach, w szczególności w stosunkach wiejskich, ogólnie jest przyjęte, że koty chodzą poza terenem nieruchomości ich właścicieli, więc nie można mówić tutaj o tym, że pan nie zachował tych zwykłych środków ostrożności. Trudno tutaj, jeżeli chodzi o kota, mówić o tych zwykłych środkach ostrożności. Jeżeli chodzi natomiast o nakazane środki ostrożności, są to takie, które wynikają z przepisów prawa lub z poleceń określonych podmiotów. W tym konkretnie przypadku mieliśmy do czynienia z przepisem prawa, gdyż mamy przepis prawa miejscowego. Jest to przepis uchwały Rady Gminy Górowo i Ławeckie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Górowo i Ławeckie. Z tego regulaminu wynika, iż jest oddzielne unormowanie co do psów, ale nie ma oddzielnego co do kotów, ale jest ogólne stwierdzenie w paragrafie 12 ustęp 2, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości. Więc sąd stwierdził, iż pan Baran nie zastosował się do nakazanych środków ostrożności. Dlatego policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie, do czego miała pełne prawo. Jednakże, żeby mówić o odpowiedzialności za wykroczenie, muszą być spełnione trzy przesłanki wskazane w artykule 1 kodeksu wykroczeń. Czyn musi być przede wszystkim bezprawny, czyli zakazany przez ustawę, co sąd w niniejszej sprawie stwierdził. Zawiniony, czyli obwiniony musi być zdolny do ponoszenia winy, co także sąd w niniejszej sprawie ustalił. Oraz przede wszystkim musi być społecznie szkodliwy. I tej ostatniej przesłanki w tej niniejszej sprawie zabrakło. W ocenie sądu ten czyn nie jest społecznie szkodliwy, czyli nie jest karygodny. Nie można go uznać za czyn karygodny, żeby mówić o społecznej szkodliwości tego czynu. To wykroczenie znajduje się w kodeksie wykroczeń w rozdziale zatytułowanym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób oraz mienia. W ocenie sądu żadne zachowanie pana Barana nie stworzyło nawet potencjalnego zagrożenia dla osób oraz mienia mieszkańców tej miejscowości. Tutaj pani świadek zeznawała na okoliczności, jakoby miała ponieść szkodę w postaci tego, że pan kot pana Barana miał wyrządzić najmniej nieruchomości szkody. W ocenie sądu nie ustalono, że ta szkoda miała miejsce wtedy, kiedy mamy zarzut, czyli w dniu 10 marca. Pani świadek nie pamiętała, kiedy to było. To raz, po drugie wręcz wskazywała, iż było to przed tym, jak cała sprawa została założona i nie podejmowała żadnej interwencji, nie zgłaszała panu Baranowi, że taka szkoda została, że taka szkoda w ogóle nastąpiła, tak? Jeżeli chodzi o te zagrożenie dla osób imienia, to w niniejszej sprawie nie było żadnego zagrożenia, nawet potencjalnego.